Witam Was na kanale Profi Fitness School. Dziś zaprezentujemy ćwiczenia kończyn dolnych. Przede wszystkim zaangażujemy mięśnie kulszowo-goleniowe, mięśnie pośladkowe. Przy okazji popracuje prostownik grzbietu, ale też mięśnie podudzia. A zaczynamy! Podczas tych ćwiczeń zaangażujemy grupę mięśni, które bardzo często są pomijane przez ćwiczących bądź nie wykonywane do końca prawidłowo. Niestety przekłada się to później na naszą sylwetkę, na naszą siłę, na naszą moc. Wykonujmy je dobrze, a wkrótce już zobaczymy bardzo fajne efekty. Pamiętaj, żeby zaangażować pośladek podczas unoszenia dolnej części ciała do góry. Możesz go uruchomić jeszcze leżąc, następnie unieść biodra do góry. Zaktywizuj go, gdy jeszcze leży. Ważne, żeby on uczestniczył również w tym ćwiczeniu. Drugie ćwiczenie również wykonujemy leżąc. Tym razem do większej pracy zaangażujemy mięśnie kulszowo-goleniowe. Jeśli będziecie trenować regularnie, wasza siła będzie rosła, dzięki czemu będziecie mogli wykonywać coraz trudniejsze ćwiczenie i właśnie takie będzie to, które teraz zaprezentujemy. Zapamiętajcie proszę, że wasze mięśnie pośladkowe powinny brać bardzo mocny udział w tych ćwiczeniach. Jeśli tak się nie dzieje, zastosujcie ćwiczenia inne, prostsze, które je zaktywizują i wówczas dopiero przejdźcie do tego trudnego ćwiczenia. Zapraszam was do kolejnych odcinków, subskrybujcie kanał Profi Fitness School. Do zobaczenia.